Witajcie, Star Wars Przebudzenie Mocy, rozdział 6, bitwa o Tokadan. No i za klawiszami Ania, a głosu życzę Łukasz. Witajcie w naszym kolejnym gameplayu. Mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić. Jesteśmy w sytuacji, kiedy Zamek Maz zostaje zaatakowany, ponieważ siły Imperium miały swoich konfidentów na terenie zamku, którzy poinformowali o przebywaniu tutaj Solo i oczywiście bardziej niż o Hana Solo chodzi Imperium o droida i mapę do Luka Skywalkera. Wychodzimy na dziedziniec, już nie wygląda to tak ładnie, zostało elegancko zniszczone. Przetniesz te pręty, może będę mogła jakoś pomóc. Wybieramy Fina, którym za pomocą miecza, którego nie wzięła Reja, możemy przeciąć tutaj metalowe elementy. I tylko Mas jest na tyle mała, aby zmieścić się tutaj w tajemnym przejściu. A, nawet walkę wręcz musi stoczyć, o prawda. Swojej małej stópki uszkodziła całkiem zdrowego szturmowca. Zrzucamy kontener na dół. Tam po prawicy jeszcze możemy u góry po schodkach trochę podziałać, jeśli chcemy. My skupiamy się tutaj na głównym wątku. Czubaka buduje nam tort. Po co tort? Dlatego, że ten flamer ostrowali, ale szturmowcy na tyle się nim zachwycą, że spokojnie podpalą nam tutaj tort, zrobią imprezę. Ojoj. I humor Hana Solo. Moje życzenie się spełniło. Teraz dzięki Czubace budujemy tam jakąś taką minę materiałów wybuchowych. Flamerem kolejny koleś podpali to. No i dzięki temu siła historii po prostu go pokona. Historia lubi się przewracać, tak? Powtarzać, przepraszam. No dobrze, mamy tutaj zasłonki różnego rodzaju. Musimy zabić tutaj jednego jegomościa, który jest dość daleko i będzie jeszcze chroniony polem siłowym. No jeszcze musimy. Namierzają nas. Jegomość pluje jakimś blasterem ostrym. Udało nam się zniszczyć, ale Taj namierzył nas. Namierzył nas gość laserem, a Taj zrzuci coś tutaj dla nas. I niestety musimy się ruszać. Jeżeli widzimy te czerwone pola, to musimy unikać stania w nich, dlatego że za chwilę spadną tam bomby w to miejsce zrzucane przez Taję. To dziwne, bo Taje były myśliwcami, a nie bombowcami. No ale tutaj w LEGO Star Wars wszystko jest możliwe. Tam widzimy po prawo na tej platformie u góry jego mościa, który coś dla nas złożył. Jesteśmy przygwożdżeni. Widzę jakich obejść górą. Z prawej strony. I Finem damy radę wskoczyć. Teraz możemy strzelać bezkarnie do tego jegomościa. Przy okazji zabić innych szturmowców. Może proponowałbym od tego, który namierza. No niestety nawet blisko nie możemy stać tego pola, dlatego że kończymy żywot. Tu Mas przez chwilę się zdezintegrowała. Tak jest, tutaj celujemy, udało się nawet. Troszkę trzeba włożyć siły, żeby rozwalić tutaj gościa za polem siłowym. Nam się udaje, on jakiś tu blaster montują nawet z polem siłowym. Wołamy tu
Delfina. O, uciekamy, uciekamy. Musimy w tym działku rozwalić jego mościa. Hanem Solo. Patrzymy przez gogle. No i widzimy słaby motyw po prawej stronie, podstawę tego monumentu. A czuj, minkę nam rzuci, nawet się udało. No i wybuch. Niszczy nam tutaj działko. Niestety lądują nam dwa transportowce. I strzelamy w ogniwa paliwowe prawo i lewo. Mamy tu jakiegoś całkiem niezłego bossa z flamerem, który nam tu sika trochę tym ogniem. Może gdzieś się jegomość ruszy i poprawka. Więc rozwałeczka, rozwałeczka. Kilku szturmowców. Zero problemów. Jesteśmy otoczeni ze wszech stron. A tutaj mamy sierżanta szturmowców, który wyjdzie na solo z naszym Finem. Całkiem niezłą tonfę ma, a my będziemy mieli za to miecz świetlny. Kolejni szturmowcy uwolnieni tutaj przez sierściucha. Mamy tutaj element ogłupiający po lewej stronie. Ruszymy. O, i zjonizowało trochę naszego sierściucha. Póki jest zdezorientowany, możemy go trochę polać. A my rozbieramy, budujemy kolejny element dezintegrujący tutaj naszego bossa. Taką antenę plazmową. Czy tam inne cudo. Trochę go przyssało i przyinizowało, też trochę ogłuszyło. Kolejny element tutaj budujemy po prawo tym razem. Polejemy jego mościa wodą. Słabo z prądem to współpracuje. Musiał odrzucić elektryczne zabawki. A jednak. No i tąfą tutaj z Finem przeciwko mieczowi świetlnemu. Taki kozak. Mamy miecz i szczotkę. Też damy radę. I proszę bardzo, niczym Indiana Jones. O, bodajże w części Poszukiwaczy Zaginionej Arki, kiedy na targu wyskakuje jegomość świetnie obsługujący miecz, a Han Solo... O, przepraszam.
Harrison Ford, wcielający się w rolę Indiana Jonesa, wyjmuje rewolwer i wśród wszystkich, całego tłumu, wszystkich zebranych, wali do niego prosto, kończąc pojedynek. No i pojawił się nasz zły, czarny charakter, jegomość. Leia ma mokro w majtach i ucieka. BB-8, nie, musisz wracać, jesteś zbyt ważny. Oni ci pomogą. Oj, i bananem się nie udało. Różnymi warzywami za to próbujemy, żeby zebrać piękną sałatkę. Niczym Magda Gessler. Dziewczyna, o której tyle słyszałem. Droid. No i trudno takiej mocy się przeciwstawić. A my tu mamy kolejne transportowce, kolejnych szturmowców. Niektórzy z bananami. Całe szczęście mamy Poe Demerona, który nadlatuje X-Wingami i zrobi porządek z siłami Imperium. No i to jest kawał pilota! Rey i BB-8, potrzebują cię! Już! Szybko! Czarny dowódca, musimy załatwić myśliwce TIE chroniące transportery. Nie mogą dostarczyć posiłków oddziałom lądowym. Powiedz tylko, których mamy zostawić dla ciebie. I naszym zadaniem jest zabicie TIE Fighterów. Podświetlają się na czerwono. Musimy też pamiętać na ogień, który może skupiać się na nas. A możemy taką piękną zawrotkę też zrobić. Troszeczkę się minęliśmy. Wiele się dzieje w różnych płaszczyznach. Target lock. Target down. I jeszcze dwa taje. Szorujemy brzuchem po tafli jeziora. Mamy dwa taje. Już tylko jeden. No, któryś z tej trójki. Udało się. Jesteśmy namierzeni, musimy robić unik. Transportery w zasięgu, czarny dowódco. Wszystkie skrzydła! Skupić ogień na transporterach i eskorcie! Tym razem mamy transportery, które są bardziej odporne. Lecą niżej i zdecydowanie mniej zwrotniejsze są niż TIE Fightery. Jeszcze kilka i całkiem odetniemy ich posiłki. Namierzeni jesteśmy, musimy uciekać. No,
na szczęście szybko się to w miarę udaje. I jeszcze trzy transportowce. No Tajów już trochę lata. Tajowie to chyba naród, a Taje to będą statki. Ale to niech tam Jan Miodek nie poprawi. No i się udało. I dajemy szansę wylądować Lei. Jedni mówią księżniczka, inni mówią pani dyrektor. Pani dyrektor. Dziękuję za szybką reakcję, czarny dowódco. Zajmijcie się tymi myśliwcami sił specjalnych. Generał grzecznie prosi, żeby... Pani generał, przepraszam. Dyrektor. Wciąż mamy tu na ogonie mnóstwo... Pierwszy już za nami. Nie dokończyliśmy niestety tego Taja. Za mocno obrywamy! Nie wytrzymamy długo! Namierzeni. Zwrot na szczęście się udało. Nie udało nam się drugiego. No i dobrze, mamy to za sobą. Pamiętajcie, że za klawiszami Ania głos udziela Łukasz. Było miło. Uważam, że tą bitwę wygraliśmy. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem. Nie wszystko jest po naszej myśli. Rhea zostaje ubezwłasnowolniona przez bądź co bądź czarny charakter. No cóż, mamy zrozpaczonego Fina i tym krytycznym, dramatycznym akcentem kończymy Star Wars Przebudzenie Mocy, rozdział 6, bitwa o Tokadan, część 10. Ojej, i romantyczna scena, kiedy Leia spotyka się z Hanem Solo. A Czubaka zaraz pozbawi głowy Tripio. O, jak miło. Stara kurtka. Nie, też nowa. Widziałem go. Leia, widziałem naszego syna. Był tu. Czas wracać na pokład Sokoła. No to do Sokoła. Tymczasem. Zaraz, niech rzucę na to okiem. Tak jak myślałem, drzewo. A ty masz miecz świetlny, pamiętasz? Ani jednej rysy. O, ani jednej nowej rysy.